Po raz 50. spotykamy się w wielu miejscach w Polsce i na świecie, by przypomnieć opinii publicznej o tragedii Polaków, którzy 10 kwietnia 2010 roku stracili swojego prezydenta i elitę narodu. Głęboka rada zadana nam ponad 4 lata temu nie może się zabliźnić, gdyż do dzisiaj władze uczciwie nie zbadały przyczyn katastrofy. Cały czas podejmowana jest też walka z pamięcią o poległych w czasie tragedii w Smoleńsku. Dzisiaj przypominanie całemu światu o tej zbrodni ma jeszcze inny, głęboki sens. Musimy uświadomić ludziom, że Polska była jedną z pierwszych ofiar agresji reżimu panującego w Moskwie. Mimo przynależności do NATO i gwarancji bezpieczeństwa nie zapobieżono atakowi na wojskowy samolot z polskim dowództwem państwa i armii na pokładzie. To, że polskie władze nie chciały pomocy państw sojuszniczych, nie zmienia faktu, że Polacy wcześniej czy później o taką pomoc zwrócić się muszą. Atak na samolot prezydenta był atakiem na polskie państwo. Rządzący w Moskwie dostarczyli ostatnio opinii publicznej świata wystarczająco dużo dowodów na to, że są zdolni do każdej zbrodni, nawet do takiej. Tymczasem polskie władze w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy zaufały im tak, jakby to byli najbliżsi sojusznicy. Ta hańba zostanie na elitach władzy już na zawsze. Szanowni Państwo, zanim poproszę o modlitwę, błogosławieństwo i zakończenie naszego apelu pamięci naszych drogich księdza Stanisława Małkowskiego i ojca Jerzego Garda, chciałam jeszcze bardzo serdecznie zaprosić Państwa na uroczystości rocznicy urodzin prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Odbędą się one 17 czerwca o godzinie 18 mszą świętą w kościele świętego Stanisława Kostki. 17 czerwca o godzinie 18 w kościele świętego Stanisława Kostki jesteśmy wspólnie, wszyscy widzimy się tam, nikogo z nas nie może zabraknąć tego dnia. A teraz bardzo proszę naszych drogich kapłanów o modlitwę.